Gminna Akademia Piłkarska to projekt skierowany do najmłodszych mieszkańców gminy Męcinka. Już blisko pół roku działalność tego właśnie stowarzyszenia na terenie gminy Męcinka. Jest to odpowiedź na potrzeby zgłaszane wójtowi gminy Męcinka przez rodziców. Inicjatorem tego stowarzyszenia, powołania tego stowarzyszenia jest wójt gminy Męcinka Mirosław Brzozowski. Chcemy, żeby w sposób jak najbardziej profesjonalny, przez profesjonalną kadrę były prowadzone zajęcia na terenie gminy Męcinka. Szkolimy dzieci tak naprawdę od lat 5 do lat 11 w tej chwili. W chwili obecnej mamy ponad 30 uczestników. Gminna Akademia Piłkarska to nie tylko zajęcia ściśle piłkarskie. Oczywiście piłka nożna jest elementem wiodącym, jeżeli chodzi o zajęcia, ale zależy nam na wszechstronnym rozwoju fizycznym dzieci z terenu gminy i nie tylko. W dniu dzisiejszym odbywają na terenie szkół w gminie Męcinka odbywają się zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez trenerów Miedzi Legnica. Jest to efekt współpracy gminy Męcinka, Gminnej Akademii Piłkarskiej, a także Miedzi Legnica. Trenerzy przyjeżdżają tutaj, pokazują być może troszkę inne zajęcia, starają się wprowadzać jakieś może zajęcia innowacyjne, można zawsze podpatrzeć. Jesteśmy też tutaj po to, żeby zainteresować te dzieci, które być może jeszcze w żadnym klubie na terenie gminy bądź poza gminą nie uczestniczą w zajęciach, że być może są zainteresowane naszą ofertą. Dlatego zawsze w poniedziałki, środy, czwartki w chwili obecnej jesteśmy w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Męcince. Popołudniami można do nas przyjść, można przyprowadzić dziecko, może spróbować swoich sił. Następnie zdecyduje, czy mu też się podoba to, czy nie. To właśnie to było naszym najważniejszym celem, przyjazd tutaj czy do szkoły w Męcince, żeby pokazać czy to rodzicom, nauczycielom, a przede wszystkim dzieciom, jak u nas treningi wyglądają naprawdę, bo utarło się, że są to treningi piłkarskie, ale w tym wieku według mnie to jest zdecydowanie za duże słowo. Uczymy się tutaj współpracy, czy dyscypliny, czy zasad fair play, ale przede wszystkim tutaj główny nacisk kładziemy na ogólny rozwój dziecka, czyli to, co jest tak jakby w dzisiejszych czasach najbardziej zaniedbane, że brakuje podwórek, brakuje ruchu, a my tymi treningami chcemy to zapewnić. Należy oczywiście nadmienić tutaj bardzo dużą rolę gminy, która nam umożliwia tą pracę tutaj, obiekty i przede wszystkim też rodzice, którzy bardzo sumiennie podchodzą do sprawy, przywożą zawsze zawodników na czas, czy to zawodniczki, ale też bardzo sobie cenimy to, że jeżeli nie ma zawodnika z różnych powodów, to zawsze otrzymujemy tą informację, co nam trenerom w dużym stopniu ułatwia pracę, bo staramy się każdy trening dostosować tutaj do odpowiedniej ilości zawodników.